Witam Państwa w rozmowie tygodnia. Dzisiaj jesteśmy razem z wolontariuszami Szlachetnej Paczki. Witam. Dzień dobry. Może na samym początku przedstawcie nam się. Karolina Chymkowska. Marta Kurzyńska. Ewelina Kwasiborska. Marzena Lentowszczyk. Jakbyście mogły nam powiedzieć, na czym polega Szlachetna Paczka? To może ja zacznę. Tak? O, dzięki. Szlachetna Paczka to jest projekt pomocy rodzinom potrzebującym. W grudniu, przed świętami, dostarczamy rodzinom paczki, w których zawarte są wszystkie rzeczy, których oni akurat potrzebują. Jest to wyjątkowy projekt, bo darczyńcy poznają rodziny potrzebujące i ich konkretne potrzeby, tak aby ta pomoc była rzeczywiście mądrą pomocą. Jako wolontariusze. Czy jest tutaj Was na rynku ciechanowskim bardzo dużo? Jaka to jest grupa? Na dzień dzisiejszy jest to grupa około 20 osób. Docelowo chcielibyśmy, aby nas było minimum 30 osób, ponieważ rodzin potrzebujących jest dużo, a po drugie dotarcie do nich wtedy będzie dużo łatwiejsze. Rozumiem. A na czym polega Wasza praca? Jako wolontariusze. Jako wolontariusze jesteśmy odpowiedzialni za to, głównie za to, aby rodziny potrzebujące czy osoby, bo to też seniorzy lub osoby niepełnosprawne, mogły skorzystać z pomocy od tego darczyńcy, który wybierze tą daną rodzinę w tym roku. I na tym głównie polega ten nasz wolontariat, aby poznać te rodziny, poznać ich potrzeby i połączyć ich z darczyńcą w sposób taki bardzo konkretny. Rozumiem. A jeżeli ja bym chciała zostać wolontariuszem, to jakie kroki muszę poczynić w tym kierunku? Gdzie się zgłosić? Zgłoszenia wolontariuszy przyjmujemy przez stronę www.superw.pl, bo wszyscy wolontariusze w paczce są super wolontariuszami. Tam trzeba się zgłosić, wypełnić taki krótki formularz. Następnie lider rejonu kontaktuje się z takim kandydatem, jest takie spotkanie rekrutacyjne, na którym mówimy o tym, jakie są i nasze oczekiwania wobec wolontariusza, ale też wolontariusza, tak. Czy warunek jeden taki sztywny to jest to, żeby mieć ukończone 18 lat? To na pewno. A jeżeli chodzi o cechy charakteru, jesteśmy bardzo różni. Chyba przede wszystkim wyróżnia nas to, że każdy z nas bardzo chce pomagać. Chcemy pomagać, chcemy tą mądrą pomoc rozpowszechniać, chcemy zarażać. I to tak naprawdę tyle. Reszta to jest bardzo zróżnicowana. Każdy z nas robi co innego, każdy jest inny, ale mówię, są rzeczy, które nas po prostu łączą. Rozumiem, że tutaj do mamusi, tak? Tak, ja muszę dodać, że czasami ludzie myślą o tym, że no właśnie, mają rodziny, mają dzieci, pracę i nie mają czasu na wolontariat. Ale tak naprawdę to jest kwestia zarządzania sobą i czasem. My świetnie to wiemy i też dzięki paczce uczymy się tego, jak tym swoim czasem zarządzać, po to, żeby mieć normalnie, tak jak każdy z nas, właśnie czas na, i na dom, i na dzieci, i na pracę zawodową, ale też, żeby robić coś więcej, żeby robić coś dla drugiego człowieka i spełniać się w tej takiej przestrzeni pracy dla innych. Tak, ja jeszcze chciałabym powiedzieć właśnie, że my tworzymy taką jedną wielką rodzinę, można powiedzieć. My się wspieramy, współpracujemy ze sobą, każdy na każdym może polegać, tak? I to też jest bardzo, bardzo fajne i bardzo ważne i dużo, dużo nam daje, naprawdę. Szlachetna Paczka w Ciechanowie działa już szósty rok, to jest szósta edycja. Zaczynaliśmy, no właśnie, 6 lat temu, było nas tylko 13 osób wtedy, ale z roku na rok ta drużyna nasza się rozrasta, dochodzą nowe osoby, więc myślę, że jest to już takie około 20 osób, to jest takie stałe grono nas wolontariuszy, ale szukamy kolejnych osób. Tak jak powiedziała Karolina, to muszą być osoby, które mają 18 lat, ale jakby tej granicy wieku nie ma. Mamy też wolontariuszy, którzy są i po 50, więc pewnie zapraszamy też starszych, na pewno też sobie poradzą. Wszystkim pomożemy w tym, żeby się wdrożyć właśnie do działania jako wolontariusz Szlachetnej Paczki. A jeszcze jakbyście mogli powiedzieć, jakim rodzinom pomagacie i w jaki sposób one są do Was skierowane?
Pomagamy rodzinom, tak, bo to jest kilka, że tak powiem, takich kategorii, bo pomagamy rodzinom, które borykają się z biedą. Pomagamy seniorom samotnym, nie tylko seniorom, zresztą, bo osobom samotnym także. Pomagamy osobom niepełnosprawnym, a od tego roku będziemy pomagali osobom młodym, wchodzącym w życie, nie posiadającym żadnego wsparcia od rodziny, od swojego środowiska, więc tak naprawdę Szlachetna Paczka jest projektem, który wspiera wielotorowo i wiele, wiele środowisk. Rozumiem. A teraz może porozmawiajmy od tej drugiej strony. Jeżeli ktoś chciałby zostać takim darczyńcą, to rozumiem, że wchodzi na stronę Szlachetna Paczka, tak? I tam znajdują się wszystkie potrzebne informacje. I dokładnie. Tak naprawdę to sam darczyńca decyduje o tym, kogo wspiera. Dokładnie. Darczycy w Szlachetnej Paczce to są osoby, które wiedzą, komu pomagają. W okolicach listopada, w połowie listopada, te wszystkie rodziny, które my już odwiedziliśmy, które zdecydowaliśmy się włączyć do projektu, ich opisy pojawiają się na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Tam darczyńca, wybierając konkretny rejon, na przykład w Ciechanowie, czy rejony w okolicach Ciechanowa, bo mamy rejon też w Opinogórze i w Sońsku, darczyńca wybiera ten rejon i widzi tam opisy, konkretne opisy rodzin. Z ilu osób składa się rodzina, z jakimi problemami się borykają, dlaczego są w tej trudnej sytuacji. Bo my staramy się pomagać takim rodzinom, które są w tej biedzie takiej niezawinionej. Gdy stało się coś takiego w ich życiu, co sprawiło, że oni teraz sobie nie radzą. To czasami jest wypadek, to jest śmierć kogoś bliskiego, jakaś nagła choroba. Coś takiego, co sprawiło, że wcześniej ta rodzina radziła sobie dobrze, a teraz ma jakieś trudności i my chcemy ich wesprzeć po to, aby znów mogli sobie sami radzić w życiu. Więc darczyńcy właśnie wybierają konkretną rodzinę, są w stałym kontakcie z wolontariuszem, opiekunem rodziny, po to, aby stworzyć pomoc jak najlepiej dopasowaną do tej konkretnej rodziny. Jeszcze tak na zakończenie można powiedzieć. Wy działacie jako wolontariusze, tak? Więc wszystkim jasno mówimy, tutaj te panie za tą pomoc nie biorą żadnych pieniędzy, to jest wszystko z dobrego, czystego serca, tak? Bo tutaj różne zarzuty padały, więc naprawdę ludzie są różni. Na zakończenie, jakbyście mogły jeszcze zachęcić ludzi, żeby wstąpili w szeregi wolontariuszy, żeby pomagali, żeby to grono ludzi, którzy chcą tworzyć tą Szlachetną Paczkę, było jak największe. To, co ja mogę powiedzieć od siebie, to na pewno to, że bycie wolontariuszem daje ogromną satysfakcję. To, gdy poznajemy te rodziny, to nie jest łatwe, ale potem, gdy dostarczamy im tą pomoc, gdy widzimy ten uśmiech u osób, które od wielu lat się nie uśmiechały, które miały tak duże problemy w życiu, że no nie myślały, że ktoś zupełnie obcy może przygotować dla nich tak piękną pomoc. Ta satysfakcja to jest chyba coś największego, co otrzymujemy z tego projektu. Otrzymujecie potem kontakt z tymi rodzinami, którym pomagałyście, czy to jest po prostu pomoc jednorazowa i potem już temat jest zamknięty? Często różnie, bo często zdarza się tak, że ten kontakt jest przez wiele lat utrzymywany. Ja już kilka lat jestem, że tak powiem, w różnych konfiguracjach z paczką, bo jako współdarczyńca, jako wolontariusz, jako sympatki w ogóle, że tak powiem. Jak ktoś zresztą do nas tu przyjdzie, do wolontariatu, do Szlachetnej Paczki, to jestem tego pewna, że w jego sercu tak głęboko się wyryjemy, że nigdy już od nas nie odejdzie. Tak, ale właśnie zdarza się również tak, że rodzinom, którym pomagamy, później te rodziny, chcąc się odwdzięczyć po prostu, również zostają wolontariuszami w naszej Szlachetnej Paczce. Także to też jest taki gest z ich strony bardzo, bardzo fajny. Jeszcze jeśli mogę, ja dodam, dlaczego warto zostać wolontariuszem. Przede wszystkim dlatego, że niesamowicie człowiek otwiera się na drugiego człowieka i zaczyna doceniać to, co ma. I tak naprawdę jak na co dzień żyjemy i gdzieś tam w biegu, bo tak to teraz wygląda, praca, dom, tak, obowiązki, tak nagle zatrzymujemy się i niesamowicie dostrzegamy to, jak wiele mamy. I to jest też super ważne. No i ja dodam, że mnie Szlachetna Paczka nauczyła bardzo dobrze planować. To już tak od życia zawodowego pomocy, nawet. To jest również dbanie o stosunki międzyludzkie, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej. To jest tak. Uczymy się pewnego rodzaju empatii również. Bardzo. Tak? To jest bardzo. Empatia to jest rzecz, która gdzieś tam
nawet jak człowiek by nie chciał, chciałby zachować gdzieś tą empatię, chować, to po prostu się nie da, bo to są duże emocje, to jest bardzo, bardzo, bardzo emocjonujący moment, szczególnie finał, czyli moment, kiedy te paczki trafiają do rodzin. Ale to jest fajne, naprawdę. Taka satysfakcja i takie poczucie więzi międzyludzkiej, że nie da się tego opisać. Trzeba przeżyć. Zapraszamy. A w jaki sposób wy sobie dajecie radę psychicznie? Bo jakby nie patrzeć, wszystko to widzicie od środka, tak? I to też wpływa na waszą psychikę. Jak wy sobie z tym radzicie? Przede wszystkim też uczymy się tego na szkoleniach, jak pomagać mądrze, jak też nie kierować się w tych decyzjach, które podejmujemy w projekcie, tylko emocjami, bo pomaganie przez emocje nie jest pomaganiem mądrym. Musimy też patrzeć przez pryzmat tej rodziny, bo nie zawsze pomaganie każdej rodzinie jest mądrym pomaganiem. Czasami wiemy, że jeżeli rodzina jest rodziną roszczeniową i ona po prostu żyje z biedy, wiemy, że gdy im nie pomożemy, to może być dla nich większa pomoc niż po prostu kolejne dawanie im i takie uczenie ich bezradności. Więc przede wszystkim uczymy się tego od siebie nawzajem poprzez takie wsparcie, ale też właśnie na szkoleniach dla wolontariuszy. A jeszcze tak dodam, że jeżeli ktoś ma na przykład wątpliwości co do rodziny, którą objął, czy co do osoby, którą objął, zawsze ma bardziej doświadczonych jakichś wolontariuszy, kolegów, którzy mogą nawet z nim jechać na dodatkowe spotkanie do tej rodziny, i się dowiedzieć, czy tej rodzinie jest trzeba pomóc, czy warto jej pomagać i czy to da taki efekt, że ta rodzina poczuje się wyjątkowa. Jeżeli chodzi ogólnie o Szlachetną Paczkę jako projekt, to jest strona szlachetnapaczka.pl. Ale jeżeli ktoś zdecyduje się, żeby zostać tym wolontariuszem, zgłosi się do nas, to zapraszamy na stronę www.superw.pl i tam jak najbardziej poprzez wypełnienie krótkiego formularza może dołączyć do naszego grona. Później już my się nim zajmiemy i na pewno zaopiekujemy i lider będzie się z nim kontaktował. W takim razie bardzo dziękuję Wam, dziewczyny, za tą rozmowę. Tak, mam nadzieję, że znajdziemy wielu chętnych, którzy będą chcieli działać jako wolontariusze i wezmą udział w Szlachetnej Paczce. Zapraszamy Was wszystkich dla TVC Wioleta Piątkowska.